Elo, elo! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z gry The Last of Us Remastered. To tak, cały czas podążamy za Billem, który dzieli nas prowadzi do akumulatora ciężarówki, tam tych gałganów, co się rozbili. Mamy strzały, które się psują od byle gówna. Pomóż mi z tą bramą. Już ci pomagam, nie denerwuj się, panie. Swoją drogą, dawno nie robiliśmy taktycznego save'a, więc jest to też dobry moment, żeby takiego taktycznego save'a robić. Ja ogólnie staram się save'y robić co odcinek, a akurat, że nagrywam ten odcinek pod rząd z poprzednim, to tego save'a nie zrobiłem, to zrobię teraz. Tak jak mówiłem, budynek szkoły, wbita jest ciężarówka. Chodźcie. Dobra. Jest ich tam kilku, więc... To tak, ogólnie cicho. Tak najtaktyczniej byłoby tych po prostu zombiaków załatwić od tyłu, bo łuk się za szybko psuje i żal jest tracić łuk na takich gałganów, więc po prostu do nich sobie podejdziemy. Albo przekradniemy się najprościej mówiąc. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Tu jest jeden na blisko. No musimy tak trochę przekradankowo zrobić, wiecie? Tak se kminie. Dobra, jest tutaj dwóch bałwanów. Skąd, żeby jeden nie patrzył na drugiego, wiecie? Kurde, zobaczył mnie! Dobra, do strzelby! Ała, biją mnie, biją mnie! Dobra, dobra. Nie to. Dobra. Jak tam ci idzie? Joel, gość jest z prawej! Myk, taktycznie. Radzisz sobie tam? I myk z pięści! Dobra, to było, powiem wam tak, to było takie... No w miarę ładne, no w miarę ładne. Zróbmy sobie apteczkę. Przerażające. Dobra, czyli tą apteczkę w sumie potrzebuję? W sumie nie. Wydaje mi się, że mam dużo tej apteczki. Tak, nie chciałem za bardzo marnować pocisku do shotguna, bo jest za dobry. Troszkę żeśmy do leworwera zmarnowali, z czego pamiętamy, że cały czas mamy drugą broń, więc możemy sobie na drugą broń zmienić. Ja się tu jeszcze rozejrzę po całym terenie, czy niczego nie ma? Nie, tu chyba na takich otwartych terenach rzadko, tak szczerze mówiąc, jest coś do znalezienia. No, zazwyczaj... O, poczekajcie, coś do mnie Krzysztof napisał. Zobaczmy, co to jest za... A, dobra, widzę. Dobra, widzę co wysłał. Tym się zajmę później, teraz gramy w dalej. Eli, uciekaj! Biegnij! O, idą ze wszystkich stron! Chryste. Kurde, ale ich tu nas strało! A mam mało życia, bo się na to nie przygotowałem. Kurde, muszę uciekać! Muszę uciekać! No nie! Kurde, no nie myślałem, że nagle zaatakują nas naprawdę ze wszystkich stron, a naprawdę zaatakowali nas ze wszystkich stron. Jest ich tam kilku, więc bądźcie cicho. Dobra, na szczęście zrobiło tak ty... Nie. Eli, uciekaj! Biegnij! Kurde! Dobra! Jest ich tam kilku, więc bądźcie cicho. Dobra, niestety to nagle się zaczyna taka ostra akcja dosyć ogólnie. Ja sobie tak jeszcze przebieżkam, zobaczę tutaj coś jest. Nie, tutaj niczego nie ma, tak chciałem się upewnić. Dobra. Okej, okay, no dobra, no to co, wskakujemy sam wir akcji. Ja wiem, że jesteśmy żałośni, jeśli chodzi o strzelanie, no ale co to za problem? Eli, uciekaj! Biegnij!
Kurde, macie! Zabierz ten mnie tego dupa! Kurwa, zostaw mnie! Dobra, już, już, już! I myk z dziewczonką! Kurde, mam mało życia! Nie mogę się teraz napierniczać! Kurde, on żyje! Cholera jasna. Poszło łatwiej niż myślałem. Ale na pewno jest ich tam więcej. No. Lepiej nie kusić losu. Jak wejdziemy do środka? Ktoś zostawił drabinę na autobusie. Wejdę na górę i cię ją zrzucę. Tak, czy poszło tak łatwiej niż sądziłem, to... No nie wiem, no nie wiem, czy poszło tak łatwo niż sądziłem, to tak, ogólnie... No zwyciężyliśmy, trochę żeśmy postrzelali, amunicja praktycznie do pistoletu wyczerpana całościowo. Mogliśmy użyć shotguna, ale mi strasznie żal zawsze używać na tych lamusów shotguna, bo... Amunicja do shotguna wydaje się dosyć cenna. I jakoś tak żal, zawsze żal mi już używać. No nic, dobra, żyjemy, żyjemy, nie ma co drążyć. Tutaj widzę, że jest. Czy chcesz, żebym cię podrzucił, tak? Chyba nawet nie ma innego wyjścia. Dobra, podrzucimy cię, chodź. Dobra, właź tam Ewelinka i zrzucaj tą drabinę. Nie jest tam potrzebna, tylko się pospiesz, bo zombie mogą... Tylko nie daj się zabić. Dzięki, Bill. Nie, nasz tak trudnej misji nie miała. Wszystko gra! Musimy jakoś dostać się do maski. Kurde, no to jesteśmy już chyba na tyle blisko, że to nie ma opcji, że nam się nie udało, prawda? Cholera, słyszysz? Idą tu. Szybko, mała! Dobra, szybko, spadamy! To będzie szybka akcja. Bierzemy akumulatory i spieprzamy! O kurwa! Nabierają na pół. Cholera, zamknięte! Długo nie wytrzyma! Musimy wejść do środka po akumulator! Chodź, Bill! Dobra, okno otwarte, szybko! Dobra, wskakuję, szybko! Czarny, tu jest wejście! Próbuję wskoczyć, ale nasz bohater nie chce wskakiwać! O, no właśnie! Dawaj! Kurwa! To okno nie wytrzyma! Bill, pośpiesz się! Pomóż mi! Bill, jak się idzie? Pusty. Co? Kurwa, jest pusty! Chłopaki! Tu dokąd teraz? No gadaj! Jak najdalej stąd! Dobra, zbieramy się! I... Przebili się! Ja pierniczę i tego nam jeszcze brakowało. Okazało się, że to jest pusty. Wymkniemy się tyłem. Dobra, za mną. Wydostanę nas stąd. Ależ proszę! O cholera, na pewno? Zdejmij ziemię tego skurwia! No już, kurwa! Nie dał rady. Dobra, okazuje się, że w tej sytuacji jednak będziemy musieli działać nie strategicznie, a trochę bardziej na rozpiździec. Ta, ewidentnie. Ja cię kręcę, jak to będzie masakra jakaś zaraz. Kurwa! Dobra, ja nie mam życia. O kurde, co ja zrobiłem? Jak debil po prostu. Ej, tutaj! Wow, jaka masakra. Macie może apteczkę? Możemy przejść przez tę salę. Wow. Dobra, kochanie, potrzebuję apteczki jak nigdy, powiem ci.
O, tędy możemy przejść przez tą salę. Dobra, muszę znaleźć. Przerażająca kurwa. Masz może apteczkę? O, masz, dawaj ją. O, właśnie, ona to mi jednak... Widzicie, to jest dobra dziewczyna. Zawsze wytrzaskuje apteczkę, cholera wie skąd, ale znajduje ją. Dobra, zobaczmy jak wygląda. W ogóle mam tą bombę. Ja zapomniałem całkowicie o tej bombie, mam jeszcze Mołotowa. Wiecie co, muszę w takich sytuacjach zacząć z tego korzystać, a... Joel, źle poszedłeś! Tędy! Dobra, spokojnie, nie nerwuj się, stary. Uratowałem ci życie, dobra? Dobra, musimy zacząć używać tych bomb, bo faktem... No, trochę się zapominam momentami. To jest przejście, ale musimy się z nimi uporać. Dawaj to. Dobra, poczekajmy na dobry moment. Dobra, jeden z głowy. Nie mam żadnej pałki do bicia. Chodźmy korytarzem. Dobra. Uwaga! Cholera! Myk! Dobra. No chodź tu, cwaniaku. Tego jest. Kurde, nie trafiłem nawet. Zdejmij ze mnie tego kurwa! Dobra, mamy to. Ło, panie, ale tu są emocje. Jak na jakimś rąbanym grzybobraniu. Masz tam nie dla jakiś gówno? Nie masz, Ewelinko? Dobra, trudno. Damy sobie radę bestii gówna. A ja przeładuję. No powiem wam, że to jedna chyba z trudniejszych misji. Ja przypominam cały czas, że gramy na poziomie hard, więc może dlatego jest tak ciężko. Może gdyby nie poziom hard, byłoby dużo łatwiej. Pomóż mi otworzyć. Dobra, gotowy? Jeszcze raz. Dalej. Ale głupio mi już zmieniać na niższy poziom trudności. Barykaduj drzwi. Stanowi to pewnego rodzaju wyzwanie i to tak trochę... Ta barykada jak nie powstrzyma. Trochę mnie nawet kręci. Nie brzmi to bardzo dobrze. Nie brzmi to dobrze. O nie. Co to kurwa jest? To pieprzony purchlak! Że co? Eli, schowaj się! Zajmę się tym. Kurde, zajmę się tym, zestrasz się! Myk! Uwaga! Musimy tam wejść! Musimy na trybunę, za dużo tu zarażony! Amunicja! Kurde, ale rąbię! Wy
Dobra. Przeładujmy. Damy radę z nim, pogodamy go. Mam nadzieję przynajmniej taką. Trochę nie wyszło. Dobra, muszę do niego podejść. Kurde, jak rąbię. Kurde. Poszczędnie, skurwielu! Dobra, oni po prostu są po to, żeby amunicję przynosić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Eli, uciekaj od nich! Kurde! Najgorzej, że strasznie mocowali. Dobra, nie mam amunicji tak naprawdę żadnej. Dobra, już teraz mam. Nice. Dobra, coś tutaj leży. Jakieś gówno. Trzeba by mi się ogólnie apteczka. Kurde, ale rąbnął. Jedno niefajne trafienie, jestem martwy ogólnie. Tak, widzę. No, jestem praktycznie na dyntkę. Dobra. On coś mógł. Ten zombiak mógł coś zgubić. Eli, masz dla mnie apteczkę może? Kurde, fajnie by było. Wow, mało brakowało. Dobra, uciekamy. Może trzeba te takie purchawy walić, tak sobie myślę, wiecie? Dobra, tak! W te purchawy trzeba. Dobra. No, chyba trzeba te purchawy walić. Mamy go! Mamy burchlaka! Trzeba załatwić resztę! Dobra, zajmij się nim. Ładnie. Załatwię go osobiście! Dobra. Wow. O, Jesus! Co się stało temu dryblasowi? Jest zarażony od dawna. Mówimy na nich purchlaki. Purchlak. Okej, zapamiętam. Przykro mi, że wam przerywam lekcję anatomii porównawczej, ale czy możemy już kurwa stąd iść? Właśnie jestem ciekaw, czy dało się wejść na trybuny. Dało się wejść na trybuny, oczywiście, że tak. Dobra, tak się goście, zobaczmy, czy tutaj coś jest. Tak, są jakieś części. Ogólnie to najbardziej, to przydałaby mi się apteczka. Niestety nie jesteśmy w stanie jej aktualnie zrobić. Brakuje nam cały czas alkoholu. Ten, Ewelinka, masz może jakąś apteczkę? Ewelina, byś dała jakąś apteczu, nie widzisz, że jestem ledwo żywy, niestety. Mój stan zdrowia, no nie jest zadowalający, ale dobra, żyję, trudno. Idziemy, ludziska. Dobra, trudno, miejmy nadzieję, że nic po drodze mnie nie zaatakuje jeszcze.
O, dalej, dalej. Joel, za tobą! No żeż, kurwa! O, cholera! Ja to załatwię! To ostatni! No wykończ go! Kurwa, jak ja ich nienawidzę! Kurde! Dobra, załatwiłeś ich, chodź! Wiem, że ich załatwiłem, ale ja ledwo żyję! Dobra, dawaj! Podaj mi rękę, Gałganie! Ściągnij mnie! Uff, udało się! Naprawdę, ja ledwo tu żyję! Nie mam żadnej apteczki, ja pierdzielę, ale adrenalina! Powiem wam, że to, co się tutaj dzieje, to jest po prostu więcej farta niż rozumu! Ale daję radę, lecę! Może i jest ciężko, ale i lecę i żyję, by walczyć! Poczekaj, sprawdzę ten róg. Ten róg jest czysty. Mój bohater... Dobra, załatwię go. Gdzie pobiegliście? Jak jest jeden, to na miazgę go trzepię. Dobra, gdzie pobiegli moi ludzie, bo się zgubiłem, szczerze mówiąc. Tutaj chyba, tędy. Jest kolejna drabina! Dobra, już idę. Dalej, jestem tuż za wami. Poczekaj chwilę! Mam tu zombie na ogonie! A powiedzmy sobie szczerze, nie chcę dać się trafić. W momencie, jakbym się dał trafić, to jestem martwy. Wszyscy na dobu, jasna! Wow, świetnie nam poszło. No nie powiedziałbym. Pójdę sprawdzić tamtą stronę domu. Bill, ktoś musiał wpaść na ten sam pomysł. Okradli mnie. No to jaki jest twój plan B? Lepiej podziękuj, że jeszcze w ogóle żyjemy. To był plan A, B, C, aż po samą Z. A na dokładkę powiedz też, że nie teraz możesz sobie zaliczyć do tego, dupę. To nie ma nic wspólnego! Jezu. Co, znasz tego wisielca? Frank. Kurwa, jaki Frank? To był mój partner. Tylko ten idiota założyłby taką koszulę. Ma parę ugryzień. Wie tu. I... Chyba nie chciał się zmienić, więc się... Tak, pewnie tak. A chuj z nim. Patrz, co znalazłam. Chyba na chodzie. To mój akumulator. Cholerny skurwiel. Wypad. Rusz tyłek. Okej, okay. Jezu. Akumulator zdechł, ale myślę, że da się odpalić. Czyli? Czyli jeśli popchniemy samochód, to alternator powinien go naładować. Świetny pomysł. To ty chciałeś planu B. Lepszego nie będzie. Gitara, masz samochód, jeszcze narzekasz. I co myślisz? Myślę, że ty prowadzisz, a my pchamy. No i klasa robota, dobra. Jezu, to wszystko moje rzeczy. Dobra, zaraz sobie pogadamy, Bill. Ja tylko jeszcze sobie tutaj tak machnę, zobaczę, czy tutaj coś fajnego jest. Dobra, coś tutaj ciekawego jest. Dobry pomysł. Bill, wątpię, żebyś kiedykolwiek... Dam ci znać. Bill, wątpię, żebyś kiedykolwiek znalazł tę wiadomość, bo bardzo się boisz zapuszczać w ten region miasteczka. O kurde. Ale jeśli jakimś cudem to czytasz, to wiedz, że cię naprawdę nie znosiłem. Miałem dość tego gównianego miasteczka i twojego zasiedziałego stylu życia. Chciałem więcej od życia, a ty nigdy tego nie rozumiałeś. A ta głupia bateria, o której wciąż nawijałeś, ile można?
Ale wychodzi na to, że miałeś rację. Zginę, próbując się stąd wydostać, ale to i tak lepsze niż choćby jeszcze jeden dzień z tobą. Powodzenia, Frank. Ach, no cóż. Przyjaciele, ale niestety zostawili się. Dobra, trochę życia. Jakieś pierdoły. Potrzebuję coś, żebym... O, proszę, mamy to. Marazuję apteczkę. No i klasa, mamy to. Jest apteczunia, jestem jak zdrowo narodzony, pany. No i mam ta apteczka, jestem zdrów jak ryba. To rozumiem. Aczkolwiek apteczka, trzeba przyznać, że to jest dosyć towar deficytowy. Dobra, może ci się tego trochę nie spodobać, Bill, ale mam dla ciebie bardzo smutną wiadomość, którą dostałem od twojego partnera. Gotowy? Bill, znalazłem to i pomyślałem, że powinieneś to zachować. A więc tak się czujesz. Pierdol się, Frank. Pieprzony debil. Idziemy? Dobra, chyba nie ma co tu zwlekać. Spadamy z tego miasteczka. Niech wejdzie pierwsza. Już to zrobiłam. Wciśnij pedał sprzęgła, a jak się rozpędzimy... Okej, okay, wiem co mam robić, nie? Jak do diabła mam? Nieważne, po prostu tego nie spierdol. Dobra, Eli, przygotuj się. Teraz, wciśnij sprzęgło, wciśnij! Chyba działa, co nie? Chyba się uruchomiło. Idealnie. Dobra robota, mała! Sekundka. Dobra, już jestem. Dzwonek do drzwi miałem. Il, daruj sobie. Eli, spróbujemy jeszcze raz! Skup się! Miejmy nadzieję tylko, że to... Jezu! Skręcaj w prawo! Musimy dojechać do wzgórza na końcu ulicy! O nie, są zombie! Musimy ją dopchać do tego wzniesienia! Chłopaki, potem będziesz kurki! Kurde! No to dupa! Zginiemy tu wszyscy! Zginiemy tu wszyscy! Kurde, chciałem go... Kurde, nie wiem czemu, ale byłem przekonany, że jak zajdę go od tyłu, to uda mi się, wiecie, załatwić go, a jednak nie. Notatnik Franka. No dobra. Dobra, jolo, pchamy go. Dobra, z drugiej strony, żywej! Cholera! Ja widzę cię! Dobra, mam to! Gin, motherfuckerze! Czysto! Na ciężarówkę! Dobra, już! Dobra, dawaj, pchamy, zanim się zlecą! A widzę to, widzisz ten baseball? Musimy ją dopchać do tego wzniesienia! A potem będziesz kurczę! Czekaj! Muszę to wziąć, o tak, to się przyda! Ej, za tym domem, po prawej! No cholera, niedobrze! O ty! Dobra, widzę go! Tutaj! Pomocy! Dobra... Dobra, widzę go! Dasz radę? Dobra, szybko, dawaj, pchamy to! Dawaj, Frank, nie... Dawaj, to znaczy Bill! Pierdoliłeś mi i dzień, Joel! O! Oj tak! Daj spokój, to się zna przygoda! Dobra, spokojnie! Dzień jak co dzień! Daj, ratuję ci dupę! Chwila, przerwy. Musimy dotrzeć na szczyt wzgórza. Kurde, tylko jego rzeczy trochę jakby mało... Dobra, amunicji jeszcze trochę mam. Dobra, Eli, przygotuj się. Ale miej nadzieję, że to się uda. Dobra, Eli, odpalaj!
Słyszysz ten dźwięk, Bill? Zarażeni też to usłyszeli. Dobra, wsiadaj do tej jebanej ciężarówki. Jedź, jedź! Gazu! Mała dziewczynka czy prowadziła samochód? Wow, jedzie! Żeby tylko się nie rozbiła, bo będzie przypał, ale chyba się udało. Wystarczy już! Stop! Niech będzie na chodzie, okej? Okay? Prawie zginęliśmy przez te dziewczyny. Oj tam, oj tam! Ale musisz przyznać, w sumie nieźle sobie poradziła. Wiesz, że nie macie szans. Wiesz. Co to? Zdziwisz się, w ilu wozach tu jeszcze znajdziesz benzynę. Wielkie dzięki. Bill, co do twojego kumpla, rozumiem cię. Z nami kwita? Tak jest. No to wypierdalać mi stąd. Zdaje się, że miałaś spać. Dobra. Może na to nie wygląda, ale ten komiks nieźle się czyta. Jest tylko jeden problem. O tutaj. Ciąg dalszy nastąpi. Nie cierpię tego. Skąd to wzięłaś? No z chaty Billa. Przecież bez sensu się tam walało. Co jeszcze zgarnęłaś? No wiesz. Proszę. Zbieracie się na wspominki? Widzisz, w moich czasach już były przestarzałe. Ale i tak gratuluję. No, lepsze to niż nic. O, jestem pewna, że twój kumpel dziś za tym zatęskni. Niewiele tekstu, ale sporo całkiem ciekawych obrazków. Ej, nie, Eli, to nie dla dzieciaków. Wow! Jak taki wielki drąg nie przeszkadzał mu w chodzeniu? Weź to natychmiast. Zaraz, chcę się dowiedzieć, o co całe to zamieszanie. O, czemu te kartki się tak kleją? Przecież się tylko wkręcałam. Narka, drągalu! A to śmieszek. Wiesz co? Nawet fajne. A może spróbujesz się przespać, co? Nie jestem zmęczona. O nie, nie. No to pięknie. Co teraz? Pieprzyć to. Uważaj! Na pomoc! Mordę! Możemy mu pomóc? Zapnij pasy, Eli. No, ale co z nim? Wcale nie jest ranny. Okej. Wychodź, szybko! Chodź tu, cholera! Kafajdańcu, zostaw!
Aaaa! Bitka! O ty! Właś ze mnie! My, gwiazda! I stro cegiełki! Skurwiel! O co tym kolesiom chodzi? Odstawcie chwilę. Idziemy. Okej. Uważaj! Cholera! Schyl się! Dobra, gałgany, jak widzicie, jest strzelaninka, ale jest to też idealny moment, żeby zakończyć dzisiejszy odcineczek. Bo to trochę może potrwać ta strzelaninka, mimo że zrobiłbym tutaj porządek malutki, to jednak troszeczkę może to zająć, więc gałgany, dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka i do następnego. Elo!